coś, co jest mega, mega pyszną sprawą. Janusz, który przez lata był bardzo zapomniany. Proszę bardzo. Janusz był zapomniany mocno. To jest wspaniałe warzywko. Można je robić również w takiej samej formie jak szpinak. Można zrobić z niego wspaniały krem. Proszę bardzo, panie. Jest na ogałoszu. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Dobrze, widzicie. Bardzo fajnie smakuje na żywca, genialnie komponuje się z przeróżnymi rzeczami. Chodźcie, chodźcie, kochani. W sytuacji, kiedy możemy zrobić jedzenie, które kontrastuje w jakiś sposób z tym, na czym je podajemy, z tym gruzakowanym akompaniamentem, który na talerzu ma, więc oczywiście jeżeli tak jak w jedzeniu, super, jeżeli każda potrawa ma w sobie wszystkie smaki i ugodzi Was zarówno tym, że ma odrobinę pikanterii, aromatów ziołowych, kwasowości, słodyczy, tak jest również wspaniale, jeżeli na talerzu wszystko się uzupełnia, tworzy jedną wspaniałą całość. Oczywiście, jeżeli czegoś jest za dużo, to jak wiecie, nie wygląda to najlepiej. Jutro podczas naszej dyskusji o funkcjonalności talerza będziemy mówili między innymi o tym, że również bardzo często talerze bywają za duże, czyli na przykład firma, która tworzyła sieciówkę restauracyjną, zrobiła przepiękny talerz, natomiast jest on zbyt wielki, wyglądają dania na nim bardzo bombowo, natomiast są zbyt duży i bardzo ciężko osobom, które pracują w tych... Fajną formą jest również podawanie na wykończeniu dania.